Cześć, witajcie, jestem Tkotacie w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Syndicate na naszym kanale. Kontynuujmy sobie przygodę. Postaramy się dzisiaj w ogóle skończyć już oczyszczanie całego South tego. Boże, City of London, sorry, że powiedziałem miejscówkę. City of London, postaramy się może już to oczyścić całe, fajnie by było, tak szczerze mówiąc. Chociaż szansa na to nikła bardzo, ale myślę, że tak jeszcze w przeciągu dwóch odcinków skończymy to wcześniej. Potem zrobimy takiego dużego speedruna fabuły w ramach zadośćuczynienia. Myślę, o, Gooden i Kane. Zrobimy takiego wielkiego speedruna fabuły. Myślę, że takiego nawet 10 odcinków po prostu polecimy z 3 sekwencje, 4. Boimy grę? Znaczy to jest to, że ja bym tą grę mógł skończyć dwa razy szybciej, ale ja po prostu mam zachciankę, że czyszczę mapy. Więc przez to ja po prostu to 3 razy dłużej mi zajmuje, patrząc tak szczerze. Ja mam fabułę zrobioną na 10%, ale znajdźki w całej grze już mam zrobione na ponad 70% czy tam 60%. To o czym świadczy, na czym się skupiłem tak na razie. Jak tu wejść? Okej, okay, szukamy głównych drzwi, ale tu widzę też chyba okno. No. Dobra, i bez zabawy w otwieranie zamków. Piekiedne. Dziękuję, może chyba ostatnie. Na szczęście. A nie, jeszcze ten zamek, no tak. I chyba to jest już ostatnia ta taka ulepszona skrzynia na tych wszystkich strefach. Co nie? No. O, nowy gantlet. Nowy na rączkę ten naparstnik. Ciekawe, czy będę mógł go użyć, bo poziomowo pewnie będzie płakać, że nie mogę. Dobra, wejdźmy tędy, jak weszliśmy. Okej, okay, już widzę, gdzie jest punkt. Tu mi wyląduje na ziemi, a jednak nie. Farcik. Musimy polecieć tu z tej wieży na wieżę. Jakoś tak o. Dobra. Co dalej? Idziemy tu. Wiem, że pewnie tu ominę jakiegoś glitcha Helixa, ale i tak już ominąłem ich zbyt dużo. No, przydałbym też się zająć ekwipunkiem Eevee, bo on już jest trochę przestarzały, patrząc po... na ten etap gry, to on już jest naprawdę przestarzały, tak... bez kappy, on już jest stary. No. Ech, kolejne okno. O, tu jest na szczęście. Babka nawet się nie kapła. No to co, biegniemy tu. Bandy Hand, David O'Donnell, czy jakoś tak. Teraz dopiero zauważyła, że ktoś był u niej w domu. Szybka reakcja. Złodziej ucieka linką już na drugi dach, a ty dopiero zauważyłaś, że coś się dzieje. W sensie też te czasy były trochę gorsze, bo na przykład pod względem ktoś cię okradnie, to musisz iść na policję, wszystko nieraz daleko, tutaj komunikacja. Teraz to nawet jak już kogoś okradzą, to w większości sytuacji szybko odnajdują złodzieja. Mało noży mam. Kurwa, trup spadł na dół. Chujowo. Do kwadratu. A wiecie czemu? Bo nasz cel pewnie będzie próbował teraz uciec przez to.
Oni tak mają. Oni tak mają, że są minimalnie upośledzeni i się tak kończy. Dobra. Gdzie ta anomalia? Tu. Chyba zbiorę ją od razu. A, bo muszę tylko wiary, to na razie nie. Trzeba jakoś ogarnąć tych tu. I albo chuj wie, takich poeliminować. Pamiętam, czy on ucieknie jak... Pamiętam, czy on ucieknie, jak wykryje tego. Jak zobaczy ludzi, że mu zdychają. Nie ucieka na szczęście. Kurwa, mocni się stali. Ja coś. I mam minimalnie zjebani. Dobra, tutaj nie powinni ich usłyszeć, jak ja bym na nich skoczył z dachu jakiegoś. Poczekam, aż ten pójdzie w drugą stronę. Zwał go. Czy kurwa wyłapał mnie ten, który miał? Albo to zauważy i zacznie spierdalać, albo no. Kurwa, wiedziałem. Dobra, nie spierdolisz. This isn't over. Brother, I'm free. This isn't over. Run. This isn't over. Brother, I'm free. Brother, z której strony ja twój brat? Nawet se wóz ogarnąłeś sam. Pójdę o zakład, że teraz będzie walka już z tą szefową gangu. Kurde. Dziękuję, zgubili mnie. Już myślałem, że on z tym wszystkim będę musiał wybić. Dziękuję za przyjęcie go.
Dobra. Nie ma walki? Aż dziwne. Chociaż post taki, że znalazłem już kolejną skrzynię. Gdzie ja w ogóle jestem? Ja jestem tu! Chyba to w sumie imo mogę sobie to pójść, oczyścić tak o te dwa i wrócić sobie po tamto. Później tu przyjść znowu. Zebrać tą ulotkę, w sensie ulotkę. No, to jest ilustracja, coś tam, rysowunki, coś takiego. Wiecie co, ja wiem, mamy lepszy sposób jak schodzić, chociaż tu jest trochę wysoko. Dobra, to jednak nie mam jeszcze zdech. Wystarczy po prostu kotwiczką w dół i się puścić w pewnym momencie i ona spada pionowo w dół, jak większość asasynów. Ja nie wiem, ja tak lubiłem złazić Ezio, czasem mi nie wychodziło, tutaj też, ale po prostu skaczę w dół i jakby to szybkie leczenie i to gra jakoś czasami. Albo czas, to było takie 50-50, albo zdechnę, albo przeżyję w sumie. No, czasem działało, że na zasadzie już miałem pasek na to, że jednak się zdążyłem na tyle na poprzednim tym, że się uleczyłem spadając i przeżyłem spadając na przykład z kolosową w Brotherhoodzie. Tak, a kolosową było naprawdę wysokim punktem. A czasem mogłem, nie wiem, czasem nie wyszło. Noże potrzebuję, dzięki. Tak przypadkowo wpadłem tu. Tylko jeszcze jednej broni mi nie ma. Będę miał pewnie fabularnie za chwilę. Znając Ubisoft, dadzą mi to w przeciągu najbliższej godziny. Dzięki. Czy ja znalazłem właśnie? Kurde, jest tak dziwnie czuję, bo miałem szwy chwilę jeszcze temu na głowie. Się tak dziwnie czuję, bo mam takie odczucie, jakby mi przez te dziurki po szwach. Serio. No jednak złapałem, już myślałem, że nie złapię. O, i tak sobie schodzę. I widzicie, teraz mnie ledwo obiło, a za innym razem bym już totalnie zdechł. Już wsiadam, sorry. Wiem, bryczkę na chodzie zostawiam. Dobra, udało się. No to co? Wracamy tu. Szybka podróż, idziemy po tą skrzynkę. To idziemy to oczyścić i idziemy dalej, tak po prostu. Teraz będzie chyba walka w ogóle gangów. Czasowo 4 minuty zdążymy. Powinniśmy. No to będzie chyba tam oczyszczanie, nie ma porywania. Porywanie jest najdłuższe. Nie, ratowanie dzieciaków z porywaniem jest chyba na egzekwo. Nie. Porywanie jest dłuższe, bo trzeba jeszcze dojechać. A dzieciaki. Też to trochę długo trwa, bo po cichu trzeba wszystko, a tak to mogę sobie głośno. Też to jest głośno cicho w sumie. Mój styl jest taki, że zawsze głośno cicho idę, bo nie chowam się, ale robię, że spierdzi na przykład strzelają, tak że oni mnie nie mogą wykryć. Na przykład to przy tym polowaniu nie działa, bo może przy porowaniu, bo oni uciekają. A przy dzieciakach też, bo wtedy alarm biją po chwili. A tu nawet jak zrobią alarm, to i tak mnie nie znajdą. To jest ten rzecz. To jest ten plus. To jest pierwszy punkt, gdzie nie ma zejścia? Nie jest. Już myślałem. Ja bym tak nie skoczył z takiej wysokości. W sensie, jakby tam była woda, to może, bo skakałem coś tak z wysokości. Ja nie załóżmy, to jest poziom wody, to
Ja najwyżej skakałem gdzieś tak. Wtedy byłem na wakacjach i z takiego jakby statku wycieczkowego, to gdzieś z takiej wysokości, z takiej rampy skakałem do wody, może wyżej, gdzieś stąd. Z takiej wysokości skakałem do wody. I ja miałem wtedy takiego stracha przy pierwszym skoku, a później to chyba jeszcze skoczyłem z 20 razy. Tak po prostu, w to mi z powrotem, w to mi z powrotem, bo najgorsze... No, szkoda, że mi potrójny kill nie wszedł. No. W ogóle nie wiem, widziałem już osiągnięcie w grze, że jest takie, że zrobić wyzwanko, podwójne kile, już to spełniłem dawno, bo robię je w miarę często, w sensie, jak jest okazja, tak jak teraz, jak się trafi. A jeszcze, że zrobić podwójny i potrójny i poczwórny kill z powietrza. Ja nie wiem, jak to zrobić, to jest z ziemi, że potrójny, potwórny, ja najwięcej zrobiłem podwójny, teraz chciałem potrójny, więc nie mogłem, nie wiem czemu. Może to muszą być obici, coś tam, jakieś dobitki? Cholera wie. Dobra, co, odpalamy styl. Daleko w pic, tu jesteś, papa. Dobra, ja sobie przejdę tędy. Co tu się kurwa? Co tu się właśnie stało, bo ja nie ogarnąłem? Dobra. Są to jeszcze coś do uwolnienia? Czy nie? Dziękuję. Czwarty poziom. Master Assassin Kukri. Jakiś miecz. Urodzony zdobywca. No, zrobiłem bez alarmów tam parę misji czy coś takiego. Czy tam. O. Chyba oczyścimy teraz jeszcze ten teren. A nie, dobra, teraz będzie jeszcze walka z tą. Bloody Nora. Krwawa Nora, krwawa Ameryka. Ty kurwiu, pierwszy raz. Pierwszy raz mi się zdarzyło. No i chuj, to już mu będzie uciekać. Pierwszy raz mi się zdarzyło, że mnie jakiś przewrócił w tym tytule, bo już to się zdarzało kiedyś. Rzadko, ale się zdarzało. Na South Park uciekasz? Moje rejony. No,
najlepsze zabójstwo. Dostać 20 pocisków w łeb, żeby jeszcze to bolało mocniej. No. M1877 Thunder. Fajna zabawka. No i dziękuję. Lider już wyeliminowany. Zostało w sumie tylko parę pierdół. Został nam kolejny odcinek, w którym sobie już oczyścimy tą tu mapkę do końca. Tak. W ogóle jest 54 na 65 skrzyń. Czy tu widzę 6. Tutaj mamy. Dobra, zobaczymy, ile tu będzie skrzyni. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ilu mi brakuje? 11. Dobra. Są wszystkie. Czy widzę kwiatek? Gdzieś widzę kwiatek? Gdzieś widzę kwiatek? Jest kwiatek. Widzę notatkę? Widzę notatkę. Gdzieś jeszcze 9 zgubiłem, oczywiste jak zawsze, tych punktów. Chociaż nie. 8. Dobra, to co, my to kończymy. W kolejnym już zrobimy sobie to wszystko, więc ja byłem Ryczką, na rzecz, cześć, pa, być już w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Syndicate. Pa, pam.